Jesteśmy na gorąco po zakończonym konkursie młodego pokolenia ze zwycięzcami zespół Stereo. Panowie, co możecie na gorąco, na chwilę obecną nam powiedzieć? Na gorąco jest bardzo gorąco. I ogólnie jesteśmy bardzo zaskoczeni, że wygraliśmy debiut. To była bardzo duża konkurencja. Natomiast no, bardzo się cieszymy. Tak, jesteśmy dość młodym zespołem, jesteśmy niecały rok na rynku i tu nagle przyjeżdżamy na taką imprezę, wygrywamy debiuty. Coś niesamowitego, naprawdę. Super sprawa. No, Łukasz już powiedział chyba wszystko to, co miał powiedzieć. Już ja nie mogę nic dodać, naprawdę jest okej. Konkurencja była spora z tego, co widzieliśmy na scenie. Czy przyjeżdżaliście tutaj jak po swoje, czy raczej nie byliście do końca pewni, jak się rozstrzygną losy tego konkursu? Wiesz co, to jest tak, że my tutaj przyjechaliśmy już szczęśliwi, że możemy tutaj być, tak? Że dostaliśmy się, że możemy zagrać na Kobylnicy na takim festiwalu, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy młodym zespołem i dla nas taka impreza to jest niesamowite wyzwanie, niesamowita promocja i sam przyjazd, samo wystąpienie na scenie było czymś niesamowitym. A tutaj jeszcze trafiła nam się wygrana, pierwsze miejsce w debiutach. Coś wspaniałego. Jakie plany na teraz? Spijanie śmietanki, odpoczynek, wakacje, czy może ruszacie ostro do roboty? No, jesteśmy teraz właśnie tutaj nad morzem, także jakieś ze 2 dni wakacji, a później do ciężkiej pracy i kończenie materiału nad płytą.